W tym filmie testuję i rozbieram Smart Multimetr KM601 od firmy Kajwitz. Zapraszam na test. Mamy taki wzmacniany piórnik. W środku znajduje się multimetr oraz akcesoria. I instrukcje obsługi w formie książeczki. Instrukcja nie jest po polsku, nie jest nawet po angielsku, co by sugerowały napisy. Mamy tutaj wersję niemiecką, francuską, hiszpańską i włoską. Ciekawe posunięcie, zwłaszcza że multimetr jest z europejskiej dystrybucji. Piórnik jest fajnie wykonany, jest utwardzany w środku. Można sobie schować cały zestaw. Tutaj mamy nasz multimetr. Zdjąłem już wcześniej z niego folię. Termopara do pomiaru temperatury. Kable pomiarowe. Oraz dwa komplety baterii AAA. Są to najzwyklejsze przewody pomiarowe w izolacji PVC. Na kapturkach jest kategoria 4 600 V. Końcówki są dość ostre, nie są złocone, tylko niklowane. Kabel jest niestety dość sztywny. Długość całego przewodu razem z sondami to jest około 90 cm. Mamy opisaną izolację przewodów, 80 stopni Celsjusza, 2000 V, 20 AWG. Na polskie jest to jakieś 0,5 mm kwadratowego przekroju. Tak wyglądają wtyki pomiarowe. Najzwyklejsze czteroczęściowe końcówki. Po zdjęciu kapturków mamy kategorię drugą, 1000 V. Jeszcze odnośnie jakości wykonania naszych sond, zobaczcie. Każda jakby z innej parafii. Jedna jest bardziej ostra od drugiej. Także jak możecie zobaczyć, są to jedne z najtańszych kabli, jakie można dostać do multimetru. No ale powinny działać przez jakiś czas. Termopara jest tak standardowa, jak może być. Długość około metra. Tak wyglądają wtyki. No a tak sama końcówka. Jak możecie zauważyć, multimetr stylizowany jest na smartfon. Ma duży ekran z przodu, nie posiada takiego mechanicznego pokrętła jak w klasycznym multimetrze. Widać też, że ekran jest bardzo odbijający, praktycznie jak lustro. Ciężko jest mi go ustawić prostopadle, bo wtedy będzie widać moją gębę. Sama obudowa, wbrew pozorom, jest całkiem solidna, nic tutaj nie trzeszczy, wszystko jest sztywne. Sprzęt zabezpieczony jest taką gumowo-plastikową osłoną. Przypomina trochę taki smartfon pewnej firmy. Na górze mamy włącznik zasilania, antenę od bezkontaktowego pomiaru. Tutaj z boku możemy załączyć latarkę. Z drugiej strony mamy przycisk od automatycznego wyłączania multimetru. Możemy te opcje aktywować lub wyłączyć. Z przodu mamy tylko 5 przycisków. Przycisk główny do wybierania funkcji, przycisk do zmiany zakresu, przycisk do kompensacji rezystancji sond oraz zatrzymywania pomiaru, przycisk do wyboru alternatywnej funkcji oraz przycisk od zapisywania maksymalnej i minimalnej wartości pomiaru. Tutaj z przodu zamiast gniazd pomiarowych, jak w typowym multimetrze, mamy 4 diody LED. Multimetr pokazuje nam tymi diodami, w które miejsca mamy włożyć kable pomiarowe. Gniazda pomiarowe znajdują się tutaj na spodzie. Z tyłu obudowy nie ma stopki, także nie jesteśmy w stanie położyć multimetru sobie pod kątem. Tak samo jeżeli wkładamy tutaj kable pomiarowe, zauważcie, że rozstaw tych gniazd jest również mały, nie ma tutaj dużo miejsca. Jak włożymy kable pomiarowe, to nie są one w zbyt optymalnej pozycji. Występuje tutaj takie naprężenie, gdybyśmy chcieli multimetr tak trzymać na stole płasko. No a za to na boki również średnio to wygląda. Zdecydowanie stopka byłaby tutaj przydatna. Zainstalujmy sobie baterię w naszym multimetrze. Trzeba odkręcić jedną śrubę. Klapka odlatuje bez problemu. Mamy tutaj komory na 3 paluszki AAA. Multimetr od razu się załączył. Jest w trybie automatycznym. Przyjrzyjmy się jeszcze z bliska wyświetlaczowi, bo warto tutaj zaznaczyć, że jest on naprawdę bardzo kontrastowy. Mimo że multimetr nie posiada stopki, to leżąc płasko na stole jesteśmy w stanie go z każdej praktycznie pozycji odczytać bez żadnego problemu. Ma tylko jeden taki słabiej widoczny punkt, ale nie jest tak, że nie widać nic, tylko po prostu te cyfry wpadają w taki delikatny negatyw. Sprawdźmy, ile prądu pobiera z baterii. Zobaczcie, 42 mA na starcie, po uruchomieniu około 30 mA. Także całkiem sporo, biorąc pod uwagę zasilanie z 3 paluszków napięciem 4,5 V. Teraz zobaczmy, jaki jest prąd w trybie uśpienia. Wyłączę multimetr. Około 9 mikroamperów. Teraz zobaczmy, przy jakiej wartości napięcia multimetr zacznie sygnalizować niski poziom baterii. Mam tutaj podłączone zewnętrzne zasilanie. Tu jest voltometr wskazujący napięcie baterii. Do multimetru również podłączyłem źródło napięcia około 5 V. No i zmniejszam napięcie zasilania.
Zobaczcie, przy około 3,52 V mamy ikonkę niskiego poziomu baterii. Multimet cały czas pokazuje prawidłową wartość napięcia. Zjadę do 3 V, no i wszystko wydaje się być ok. Widać, że jest tutaj dość tolerancyjny, jeżeli chodzi o poziom napięcia zasilania. Czyli nie będzie problemów z ewentualnym zasilaniem go akumulatorkami niklowo-wodorkowymi. No to jeszcze sprawdźmy, kiedy padnie. No, 2,85 V, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Oprócz tego, że z wyglądu Multimet przypomina smartfona, to jeszcze jest tutaj taki tryb smart. Po włączeniu zasilania, Multimet automatycznie wykrywa, czy podłączyliśmy do niego napięcie stałe lub zmienne, rezystancję lub czy chcemy zmierzyć ciągłość obwodu. Inne wielkości w tym trybie nie są mierzone. Jeżeli chcemy przejść na tryb ręczny, no to wciskamy raz i mamy tutaj napięcie, rezystancję, ciągłość, pomiar spadku napięcia na diodzie, pomiar pojemności, pomiar miliwoltów, pomiar częstotliwości oraz wypełnienia, temperatura, pomiar bezkontaktowy oraz sprawdzanie fazy w gniazdku, zakres miliamperów oraz zakres amperów. Po przejechaniu na początek znowu mamy ten tryb automatyczny. Klikamy raz i wchodzimy w tryb ręczny. No i tak w kółko. Minusem tego jest na pewno fakt, że jeżeli przejedziemy za daleko, no to musimy odklikać swoje, żeby z powrotem wejść w daną funkcję, którą chcemy. Podczas pracy można usłyszeć, że w środku multimetru znajduje się przekaźnik, który przełącza linię. Jest on zastosowany z racji tego, że nie ma tutaj mechanicznego przełącznika zakresów. Natomiast fajne jest to, że gdy na przykład mierzymy napięcie, chcemy przejść na pomiar prądu, wystarczy, że przełączymy kabel w odpowiednie miejsce i multimetr sam przechodzi na odpowiednią wielkość. Niestety nie działa to w drugą stronę, ale działa na większy zakres prądowy. Dlaczego tak? Prawdopodobnie tylko w tych miejscach wykrywane jest włożenie kabla, a tutaj już nie. Dobra, sprawdźmy najpierw tę funkcję smart, tak zwaną, czyli to przemiatanie pomiędzy tymi trzema pomiarami. Najpierw zmierzę napięcie. No jest około 9,8 V, tyle ile ma być. 7,5. Jest. 5 V. Jest, bardzo ładnie. No i 2,5 V. Jest ok. Jeszcze zobaczmy, jaka jest rezystancja fabrycznych przewodów miarowych. 0,1 Ω, nawet na 0 wskoczył, także nie trzeba ich tutaj kompensować. Teraz rezystancja. Przy 10 Ω, zobaczcie, multimetr przechodzi na test ciągłości. No niestety tak to wykrywa, bo jest to poniżej 50 Ω. No ale powyżej 50 Ω już jest ok. 1 kg bardzo ładnie. 100 kg. Bardzo ładnie. 1 mega. Bardzo dobrze. I 50 mega. Bardzo ładnie. Bardzo szybko ustala się wynik na wyświetlaczu, co mi się podoba. Pojemności oraz spadku napięcia już nie zmierzymy. Musimy przejść na zakresy ręczne. Najpierw spadek napięcia na diodach. Dioda czerwona. 1,81 V. Zielona. Oraz niebieska. Spadek napięcia na trzech diodach krzemowych w szeregu. 1,7 prawie. Na dwóch. Na jednej. Przy jednej diodzie krzemowej zauważcie, że multimetr sygnalizuje to piknięciem. Także podejrzewam, że on po prostu powiadamia, że dioda jest sprawna. Multimetr testuje diodę napięciem maksymalnym około 3,93 V. A prąd wynosi prawie 1,6 mA. Teraz pomiar pojemności. Zobaczmy, 188 pico. No jest 170. Raczej jest to w tolerancji. Tam jest chyba 4%. 1 nano. Bardzo ładnie. 50 nano. Dobrze. 1 mikro. Tutaj dość długo się ustala ten wynik. No ale ok. 1000 mikro. Tutaj trzeba długo poczekać. No i pomału się ustali. Tu jest tolerancja 20%, także jest ok. Jeśli chodzi o tester ciągłości, to jest tu bardzo słabo. Zobaczcie. Jest bardzo wolny w tym multimetrze.
Zobaczcie, przy 1 Hz i 50% wypełnienia multimetr reaguje praktycznie losowo. Czasem załapie, czasem nie. Jest to naprawdę bardzo wolno. Muszę zwiększyć wypełnienie do 60%. Dopiero w tym momencie co sekundę rejestruję zwarcie przewodów na 0,6 sekundy. I to piknięcie jest krótkie, także można powiedzieć, że nie ma tutaj zatrzasku. Jest to najgorszy wynik z dotychczasowo testowanych przeze mnie multimetrów. Nie ma sensu tego testu przedłużać. Jeszcze taki test praktyczny. Tutaj w tym miejscu jest zwarcie. Załóżmy, że chcemy je znaleźć. Przejeżdżamy po pinach z góry na dół. No i sprawdzimy, kiedy będzie pikał. No tak sobie bym powiedział. Teraz zrobimy pomiar prądu na zakresie miliamperów. Szeregowo wpiąłem mój multimetr, powiedzmy wzorcowy, dla porównania wyników. Mam ustawione około 10 mA na zasilaczu, no i jedziemy w górę. 62 mA, 113, 175. Wyniki są bardzo zbliżone, jak możecie zauważyć. Nie ma tutaj żadnego problemu. Żadnych zastrzeżeń co do miliamperomierza. Ok, sprawdźmy teraz zakres amperowy. Bardzo ładnie. Prawie idealnie. Zobaczcie, przy 10 amperach włącza się alarm. Także spoko opcja, być może w przyszłości pozwoli nam uchronić bezpiecznik przed spaleniem. Zwróćcie jeszcze uwagę, jak pracuje ten bar graf w tym multimetrze. On powinien się odświeżać szybciej niż cyfry, żeby dawać takie wrażenie analogowości, tak jak tutaj mniej więcej. No a widać, że odświeża się z taką samą częstotliwością jak cyfry na wyświetlaczu. Także jest to gadżet, nie daje nam żadnej lepszej informacji niż cyfry. Multimetr ma zakres pomiaru True RMS od 40 Hz do 1 kHz, ale sprawdzimy trochę szerzej. Będę jechał od 10 Hz, powiedzmy do 2 kHz. Na razie przebieg sinusoidalny o amplitudzie 1 V RMS. Mamy 10 Hz, 20, 30, 40, 100 Hz, 200, 400, 500, 800, 1 kilo. No i teraz jedziemy już, powiedzmy, poza specyfikacją. 1100. Do 2 kHz powinien wydolić. Taki ma przetwornik, przynajmniej z tego co widziałem. No a powyżej 2 kHz zaczyna już amplituda spadać. Także można powiedzieć, że z sinusa do 2 kHz mierzy w porządku. Teraz przebieg prostokątny, mamy 10 Hz, 1 V RMS, no i jedziemy w górę. Hertzów, 200, 300, 500, 1 kilo, no tutaj trochę słabiej. Przebieg prostokątny zdecydowanie słabiej mierzy. Teraz analogicznie z przebiegiem trójkątnym, zaczynamy od 10 Hz. 40, tu jest dużo lepiej zdecydowanie. 100, 200, 500, 1000, 1,5 i 2 kHz. Teoretycznie zakres pomiaru jest do 10 MHz, sprawdzimy to. Mam ustawiony 1 kHz, no i jadę do góry.
10 kg, 100 kg, 1 mega, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 25, no już nie daje rady, 23, 2, 1, do 20, aż nadto. Teraz zmierzymy temperaturę dołączoną do zestawu termoparą. Dmuchniemy najpierw setką. Dwusetką. I 350. Mniej więcej może być. Pomiary elektryczne, wykrywanie przewodu pod napięciem, sprawdźmy. Bardzo ładnie. Jeszcze tu jest pomiar fazy. Bardzo dobrze. Zacznijmy najpierw może od tych gniazd pomiarowych. Zauważcie, że te dwa różnią się od tych. Tutaj mamy dwie osobne blaszki. Działa to w ten sposób, że jeżeli włożymy tutaj kabel pomiarowy, on je po prostu zwiera i wtedy multimetr wykrywa, że podłączyliśmy tutaj sondę. Natomiast tutaj są już zwykłe tulejki, mają tylko jeden biegun. Ten bezpiecznik jest od małego zakresu prądowego. Zauważcie, że tutaj idzie blaszka. Ta blaszka przebiega pod tymi gniazdami pomiarowymi i łączy się tutaj z tym gniazdem. Teraz ją troszkę widać, widzicie? Tutaj. Tak to jest ciekawie zrobione. Tutaj zastosowano przerwy w płytce oraz takie przekładki izolujące z plastiku. Tutaj również. Tu jest bezpiecznik całkowicie oddzielony, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, to nie ma tutaj wiele. Mamy tu na wejściu termistor PTC. Tutaj zwykłe rezystory SMD w szeregu, które pozwalają na osiągnięcie wyższego napięcia znamionowego. Tutaj mamy rezystory pomiarowe od zakresów prądowych. Zauważcie, że multimetr składa się z dwóch płytek, które połączone są gold pinami. Dość nietypowe rozwiązanie. Tutaj te kabelki trochę tak w pośpiechu lutowane. Ten również. Zostało tu troszkę takich osadów z cyny. Spójrzmy na bezpiecznik z małego zakresu prądowego. 600 mA i tylko 250 V. Bezpiecznik z dużego zakresu 10 A, również na 250 V. Także multimetr bym raczej nie polecał do pomiaru wysokich napięć. Tutaj jest mostek diodowy, tu również służy jako zabezpieczenie. Przekaźnik jest 1 A na 30 V, czyli to już jest ta strona niskonapięciowa, pomiarowa, która przeszła przez te dzielniki. Jeżeli chodzi o główny kontroler, jest to SD7502. Niestety na tej płytce nie ma zewnętrznej pamięci EEPROM, jest ona wbudowana w ten układ. Dodatkowo jest programowalna tylko jeden raz, także nie ma tutaj możliwości hakowania tego multimetru, zmieniania jego ustawień, czy nawet kalibracji. Tutaj jest interesujący układ, jest to system on chip. Jest to układ stosowany m.in. w wagach łazienkowych, ale niekoniecznie. Zawiera przetworniki analogowo-cyfrowe SD8107. Ciężko mi teraz powiedzieć, do czego jest wykorzystywany tutaj. Tutaj jest sterownik wyświetlacza TM1729. Tu mamy diodę LED od latarki. Tutaj jest płaski buzzer. Mamy przyciski, jakąś przetworniczkę. Wszystkie przyciski, jak możecie zauważyć, są to mikroswitche mechaniczne. Nie ma tutaj żadnych gumkowych przycisków. Z grubsza to by było tyle. Jeżeli widzicie coś ciekawego tutaj, dajcie znać. Konstrukcja nie wygląda źle, no ale na pewno nie nadaje się dla elektryków. Po samych bezpiecznikach zresztą można to stwierdzić. Chociaż prawdopodobnie przechodzi wszystkie odpowiednie testy.
ma tam jakieś certyfikaty na stronie producenta. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to odkręcałem te śrubki i patrzyłem tam, jest tylko wyświetlacz na gumkach. Nie byłem w stanie tego całego wyciągnąć, prawdopodobnie musiałbym to rozlutowywać, a nie chcę tego robić, także drugiej strony wam nie pokażę. Tutaj są gdzieś mikroswitche na górze, prawdopodobnie pod tymi gumkami, no i więcej tam nic nie powinno być. Także jeżeli chodzi o wnętrze, to wszystko. Z plusów tego multimetru na pewno duży czytelny wyświetlacz, sporo ułatwień dla początkujących, większość pomiarów wykonuje prawidłowo i w miarę sprawnie, no i fakt, że w pudełku dostajemy praktycznie cały komplet gotowy do pracy. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, to przede wszystkim wolny tester ciągłości, duży pobór prądu z baterii, takie mniejsze rzeczy jak brak stopki z tyłu, niezbyt wygodne umiejscowienie gniazd pomiarowych, kable pomiarowe mogłyby być trochę lepsze. Myślę, że sprzęt jest warty rozważenia dla początkujących, dla osób, które mają problemy ze wzrokiem i dla ludzi, którzy lubią od czasu do czasu coś pomajsterkować. Dajcie znać, jakie są wasze opinie na temat tego multimetru po obejrzeniu filmu. Ode mnie to już wszystko. Do następnego filmu. Trzymajcie się.